W środę, 10 listopada, odbyło się uroczyste otwarcie Parku Sensorycznego w Rudniku. Wójt gminy Haźle Grzegorz Sikorski oraz sołtys Rudnika Urszula Lebioda przecięli wstęgę, a fontanny w Parku Sensorycznym zostały rozświetlone. Podczas otwarcia sołtys dziękowała wszystkim mieszkańcom wsi, bez których Park Sensoryczny by nie powstał. To właśnie zaangażowanie mieszkańców sprawiło, że w miejscu, w którym do niedawna były pastwiska, powstało nowe centrum sołectwa. Całość uświetnił zespół Wielkokończanie. W ciągu kilku lat centrum Rudnika, centrum wokół remizy zyskało nową jakość, nową przestrzeń, która została doceniona w województwie. To, co pani sołtysiska powiedziała, Rudnik zdobył trzecie miejsce w konkursie na najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi. To jest bardzo duży sukces was, bo pani sołtys wymieniła tutaj chyba bodajże całą miejscowość. Wystarczyło powiedzieć jedno krótkie zdanie, że dziękujemy wszystkim Rudniczanom. Pani sołtys to wymieniała wszystkich. Myślę, że trudno by było teraz wskazać osobę, która byłaby niezaangażowana w powstanie tego miejsca. Ja z tego miejsca właśnie serdecznie wam gratuluję i mam nadzieję, że to miejsce będzie służyć wam, przyjezdnym i będzie rozsławiało Rudnik oraz całą gminę. Dziękuję. Ja dziękuję w imieniu całej Rady Sołeckiej, wszystkim mieszkańcom Rudnika, ponieważ dzięki nim udało nam się stworzyć cudowne miejsce w naszej maleńkiej miejscowości. Nasz Rudnik jest jeden z najmniejszych tu w powiecie cieszyńskim, najmniejszy, a na całym województwie śląskim też chyba jeden z nielicznych, nieliczne te miejscowości są mniejsze od nas. Cała społeczność jest tutaj tak zgrana, to są tak fantastyczni ludzie, że po prostu no, jedno słowo wystarczy powiedzieć i idzie młodzież, idą babcie, idą panie z koła gospodyń, idą sportowcy, wszyscy idą pomagać, każdy bierze swój sprzęt, biorą jakieś tam taczki, grabie, no co trzeba nam zrobić, wszystko robią. No udało nam się zrobić dla mnie coś wspaniałego. Być może wszystkim się może nie będzie podobać, bo jeszcze 3 lata temu to krowy się tu pasły. Teraz mamy pięknie. Mamy altankę, mamy kolorową fontannę. No mamy tu tak cudnie. Wszyscy są uśmiechnięci, zadowoleni. Wszyscy normalnie z taką radością podchodzą do każdej naszej pracy, że po prostu jestem dumna, że jestem sołtysem tej wsi.